Witam Was tutaj, cześć, cześć, a widzę nasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! No dobrze, to stopę resetujemy i włączamy na kolejny odcinek. Oczywiście zaczynamy standardowo od budynku. Zachód słońca. Wszystko fajnie, poza moim jednym padem. Dzisiaj odcinek będzie taki standardowy, jednakże od razu Wam mówię o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli nagle przestaniecie mnie słyszeć, to prawdopodobnie przez to, że padł mi pad. Więc, jakby coś, może nagle nastąpić taka nagła cisza w połowie mojego zdania. Wtedy będę musiał go jakoś podłączyć. Dobrze, no tak, w ostatnim odcinku sobie zbudowaliśmy tę dzielnicę i podtasowaliśmy tą o parę fajnych budynków. Dzisiaj zaś będziemy najpierw zaczniemy od rzeczy ważnych i ważniejszych, mianowicie ścieki. Ze ściekami się zrobił problem, bo nie wiem zbytnio, gdzie je teraz już wylewać. Bo tu już miejsca nie ma. No chyba, że na coś takiego. Ale no, panują się. Coś takiego? Dobra. Podłączmy to tutaj i zobaczmy, czy to nam rozwiąże póki co nasz problem. Chyba nawet tam nie wykrył, że jakiś jest problem, ale przed chwilą nam mi parę budynków wyrze, jakby coś tam będzie będzie wszystko. Oczywiście cały czas czekamy na aktualizację i tak dzisiaj zbudujemy sobie tutaj kawałek takiej dzielnicy luźnej to trochę. I co najważniejsze, smacznicz mi się wyłączył. Co najważniejsze to tak. Tutaj sobie podłączmy to. Dźwięk jest. Słyszę. No to nie wiem, czemu mi się wyłączyło. Czekaj, czy tu jest dzielnica? Nie, tu jeszcze nie ma. Znaczy, tu jeszcze nie podczepiłem tego, bo to cały czas jest ta sama dzielnica. I tak samo to tu. Chociaż nie. Ty jesteś dotąd. Natomiast tu będzie jeszcze inna dzielnica. I to będzie... To będzie Wam się spodoba, to jest dzielnica. Nie tutaj. Tylko tutaj. Tutaj i to jest turystyka, to jest wypoczynek, będę mieli tutaj wypoczynek. Natomiast zanim zajmiemy się tymi rzeczami. Czekajcie. Jak to. O! Zapomniałem o tych budynkach nowych. Może możemy się dzisiaj nimi zainteresować, jednakże najpierw. Aha, no tak. Mogłem o tym trochę zapomnieć. Że jednak... Co z tego? Trzeba to już cacy, co nie? No. Dobrze, zobaczmy, czy to jest wszystko... Ojej, dobra. Trzeba jakąś tu straż wybudować. Możemy nawet gdzieś tutaj. Dobra. I jeszcze jedną. Widzę, że tutaj nie inwestowałem ostatnio, ale w szpital jakiś tutaj gdzieś musiałem wcisnąć. Bo gdzieś tam jest. Jak jest, no to nie będziemy wiedzieć. Policji też tak dużo nie ma. To tutaj się wciśnie. Właśnie, edukacja przy tej nowej dzielnicy tak trochę leży. Poustawiajmy zawsze więcej budynków, jest lepiej niż mniej. Co nie? I to, wydział. Dobrze, zaraz popatrzymy sobie na te nowe budynki, ale zapomniałem jeszcze w ostatnim odcinku, znaczy spieszyłem się, bo też chciałem już skończyć odcinek. Tak, zrobiłem tutaj jedną linię autobusową pomiędzy tym dworcem, a gdzie on jest?
a tym jednakże puścimy teraz jakąś linię tramwajową. Bo to się by tu przydało. Tym ludziom by się to przydało. Więc tak, czynimy system. To będzie taka jedna linia, która będzie jechać w kółko. Chcemy tak to. Chcemy puścić. Dobra, może tędy puścić. Tu. Dobra, tutaj na środku. Później tutaj. Ej. Zaraz, coś jest nie tak. Coś jest wyraźnie nie tak. W którą stronę to jest ta droga? Czy to jest tak dużo śniegu, że nie widzę, w którą stronę droga biegnie? Aha. Przeciwnie. To nie. Nie chcemy, żeby ona biegła w innym kierunku. Dobra. Teraz powinno być już lepiej. Dawaj, wróć. I lecimy dalej. Tu. Tu. Tutaj. Tutaj pod tym. No i tutaj. Dobra, no i jest jedna linia. Druga linia będzie więc w przeciwnym kierunku. Zresztą może by tutaj jeszcze ją. W sumie. Tylko jak? Dobra, nie. To tam. Tam. Się złapie ją. Tam linię puścimy tutaj. Coś nie jest, coś tutaj. Za co? To jest w końcu, czy nie ma? Jest. Dobra, to ta linia. A tutaj z kolei nie ma. To się tak przekręca. Dobra. Przystanek tu. Przystanek tutaj. Przystanek tutaj. No tutaj by wypadało. Bardzo pod stadionem, co nie? I jeszcze ja bym tutaj wstawił, o tu. I teraz żeś mi wytłumaczył czemu. Aha. No i dobra, i wszyscy zadowoleni. Poza tymi ludźmi, którzy właśnie stracili jeden tramwaj. No i teraz w drugą stronę puścimy sobie. Czyli tu, tu, tu i teraz ci powinni być zadowoleni. Tu będzie jechać przez tę dzielnicę głównie. Później sobie zawrócimy tutaj. Może dokładnie w ten sposób. Tędy. Skrzyżowanie, czy ja tak nic nie stawiałem. A i tutaj finisz. No dobra, to trochę tej linii jeszcze tutaj. W tej dzielnicy. My tu chcieliśmy chyba przepuścić przez tą dzielnicę jakiś tramwaj. Z tego co pamiętam, z tego co jeszcze kojarzę, to tak to miało wyglądać chyba. 8 minut na nowe. Na coś takiego, okej. Dobra. Droga jest? Jest. Czyli tu. Tu. Tutaj. Aha. Tak się zastanawiam, gdzie ona wyjedzie. Chyba nie tu, tylko tu. Tutaj. Tutaj przed tym skrzyżowaniem i później już. Finish. Teraz w drugą stronę to chyba będzie to inaczej wyglądać, ponieważ będzie przynajmniej po tej stronie. Tutaj już tak samo. Tu będzie tu. Tutaj. I on właśnie tutaj sobie specjalnie. Wyjedziemy. Zapisywanie, chwila. Zapisywanie zawsze lagowało, więc
Tutaj nie będziemy malić. Ej. Ale takich rzeczy to nie pamiętam. Raz tutaj przystanek. Dwa tutaj. I tutaj. Tu. Tu. Tędy pojedziesz. I finisz. Dobrze, trochę dodaliśmy linii tramwajowych. Właśnie zobaczmy sobie, ile ich już jest łącznie. Bo może być ich trochę. Linie tramwajowe. Linie tramwajowe 33, 34. 32, 35. Dużo. Chyba 35, czekaj. No jest na 35. Ej, czemu nie widzę tej? Też jest ta linia, to czemu jej tutaj nie ma? To jest tramwaj. Fioletowa, 35, dobra, miga. 6 pojazdów, 0 pasażerów, 13 przystanków. Okej. Dobrze. No powiedz. I jeszcze, jakby było mało, puśćmy im tutaj autobus. Tutaj mamy ten dworzec, który jest jako tako wykorzystywany. A nie będę się zastanawiał, jak to tam będzie jeździć, co jak. Po prostu sobie puścimy tutaj. Tędy. Ale to będzie w jedną stronę oczywiście autobus cały będzie jechać. Tu chodzi głównie, żeby pozbierał tych ludzi, którzy nie mają dostępu do tramwaju. Właśnie, to jest jeszcze ten budynek tych. Nie, on był. Na odcinku. Ten Instytut Robotyki. Okej, jakkolwiek. I tutaj. No dobrze, to jakoś on tutaj sobie ten autobus jeszcze przejeżdża przez tą dzielnicę. Powinno być jeszcze lepiej. No dobrze. Teraz przejdźmy do właściwego odcinka, czyli przemysł chce się rozbudować. Aha, a my już nie mamy zbytnio miejsca dla przemysłu. Znaczy, miejsce zawsze jest, ale... Trzeba nową drogę wybudować. Dawno nowej drogi tutaj nie budowałem. Tutaj zrobimy sobie ten wyjazd z drzeweczkami. No, jeżeli nie będzie trzeba, no to nie będziemy budować jeszcze tego. Właśnie, tutaj też pociągi towarowe by się przydały. Tu ogólnie trochę rzeczy by się przydało. No, teraz tak pomyślałem. To może to się nic nie budowało? Jak będą chcieli, to się wybudują. Ogólnie jest jakaś... Nie wiem, co się stało. Wszyscy uciekają. Chyba za mało ludzi jest. To by... Dobra, no to trzeba kolejną warstwę. Tylko najpierw tutaj jeszcze zrobimy tą dzielnicę. Tą wypoczynkową, aby ludzie byli zadowoleni. Zwolnijmy sobie po prostu czas. Wypoczynku fajnie byłoby, żeby jeździł tramwaj. W wypoczynku oczywiście będą drogi towarowe. Nie, nie będę tak tego łączyć. Hola, hola. A nie, i tutaj jakiś monumencik wstawimy. To jest duże, ale mi się zmieściło, co to jest. Nie, może jednak nie. Stacja telewizyjna już jest. Nie. To ładnie by się komponowało. To na wodzie będzie. To ładnie pasuje, czekaj. Jeszcze coś? Nie. Nie. O! Chyba w to pójdziemy, bo to jest jakieś nawet dosyć wysokie i dosyć jeszcze ładnie wygląda. Co to jest? Co postawiliśmy? Coś z prądem jest, tak? Majski. Okej. To jest z prądem nie tak. Jest przecież go za dużo.
Wody nie ma. A, po prostu oni nie mają dostępu do wody. To nie w ten sposób. Ale to pociągnijmy wam tutaj wodę. Powinniście być już zadowoleni. W jakimś odcinku kolejny coś dojechać, to wiadomo, są straszne korki. I pójdziemy w tę drugą elektrociepłownię. Dobra, dajmy miejsce ludziom, żeby się budowali. I wtedy będziemy mogli przejść do odcinka w 15 minucie. Może to będzie 20. Bo ogólnie teraz to jeszcze naprawialiśmy to, czego nie zrobiliśmy. Nieźle. Tu ogólnie takie dosyć proste są te dzielnice, wszystkie takie same. Nie wiem, czy takie fajne. Dobra, dotąd. Dobra, to sobie pociągnijmy dalej, bo to i tak będzie biec. Dalej, tu są, i tak tu głównie tramwaje jeżdżą. Tutaj poszliśmy w tramwaje. Bambaje. Oj, coś się tam kopci. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No nie, no, no nie mogę. Oczywiście, jeżeli ktoś zauważył, mój głos jest standardowo w kiepskim stanie. Ha! To wyłącza wszystkie przyciąganie. To nie wiem, czy to jest straszne. Włączmy. Nie w ten sposób. Nie będziesz ze mną tu igrać. Robimy tak. Albo nie, w sumie. Bo dosyć blisko jest kolejne, więc tutaj nie. W kolejnym miejscu będę włączył. Dobra, czyli tu. Play. Jest play. Let's play. Dobra. I co, w końcu widzę, że tylko dzielnicę, nową dzielnicę zrobiliśmy. Nie. Ten odcinek ma mieć jakiś większy przekaz. No i tu coś jeszcze zrobimy. Tu jest uniwersytet. O! Jest uniwersytet. I jest kicha. Postawimy wobec niego jakieś wydziały i takie tam budynki te nowe, z nowego dodatku. Zobaczymy, co one dodają, czy jest sens je stawiać. Tak. W tą stronę. Znaczy, ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio mam taki pomysł, żeby w każdej dzielnicy był chociaż jeden unikatowy budynek. Tak jak teraz zostawiłem tutaj miejsce. I żebyśmy coś wrzucili, bo ich jest bardzo dużo, a jednak mapa jest skończona. O, co to jest? Fabryka samochodów elektrycznych. Nie, to nie tu. To nie tu. A to? Centrum nanotechnologii. O, to mi tu pasuje. Ładnie wygląda. Czekaj, ma duży zasięg? Dobrze. Dajmy tutaj. Dostarczmy wodę. O, prawie się załapał. Czas jest na play. Co my tu jeszcze chcieliśmy? A, chcieliśmy zobaczyć tak, jak tutaj jest z. A, szpital jest gdzieś. Straż pożarna. Jako tako też jest gdzieś. Policja być może. Choć wiecie, ja bym tutaj wstawił więzienie. Bo jednak mamy tylko jedno więzienie, to dosyć daleko stąd. Dobra, nowe więzienie. Zadowolenie nawet. No i teraz edukacja. Sprawdźmy im to. Dalej, kontynuując. To. To jest do uniwersytetów. Zaraz to podłączymy. Jak do uniwersytetów. A, to sobie pociągniemy dalej. I to będzie pewnie gdzieś tu. Nie. Lepiej, żeby nachodził na siebie, niż żeby były dziury. Teraz w ogóle jeszcze zrobimy tutaj ten. Pociągi.
Chyba widzę idealne miejsce na pociąg. Idealne miejsce na pociąg jest tutaj. Idealne miejsce na pociąg jest tutaj. Oraz lepiej. Dlatego tak to wszystko wolno idzie. Ha, jest tutaj jeden tor. To byśmy się jakoś podpięli pod ten jeden tor. Tylko tak, tutaj są tory tramwajowe, no to trzeba podjechać pod górę. Tu byśmy tak ładnie zeszli, ale byłoby pięknie. Jest jakiś specjalny grunt? Nie. No bo tak, bo tutaj jest jazd. My tu już musimy się podłączyć, kurczę. A, może zjedźmy w dół. Nie lubię robić tuneli z pociągami, bo jednak lubię oglądać te pociągi, jak jeżdżą. Tu. Dawaj, weź to teraz połącz. Aha, zrobiliśmy zły zjazd. Tak. Tak. Tędy. Tędy. Teraz weź to połącz. Kręta, wszystko zrobi. O nie? Zrobiła? Zrobiła. Dobra, no i teraz zróbmy tutaj jakąś linię, czyli stąd do naszego dworca Main Hub. O, ładnie się połączyło. I tu. Ludzie są zadowoleni, trzeba się cieszyć. Tutaj zrobimy im drogę. Może być nawet rowerowa. Połączone tutaj. Jest tutaj dzielnica? Nie ma dzielnicy. No to dajmy im tutaj jeszcze dzielnicę. Tak, to tutaj tak wygląda. Się zastanawiałem, czy to jest tak dziwnie. A nie. To jest wszystko. Wszystko jest ok. A, tu jest nowa dzielnica. Więzienie, nie wiem, w której dzielnicy jest, czy się załapało, czy nie. Zaawansowane budownictwo. No i możemy powoli to rozbudowywać. Czyli co? Na pewno tutaj się budujcie. Bo to jest taka dziwna dzielnica, ale jednak. No i tu. Dookoła tego, by wiecie, to pasowało jakieś takie małe sklepiki. Nanotechnologii. Żeby sprzedawali od razu nanotechnologię. Co nie? Dobra, tutaj dookoła dworca to jakieś domy. Tu też. Przemysł coś się bardzo ciągnie do rozbudowy. Ja nie chciałem dzisiaj nad przemysłem siedzieć. Oni i tak nie mają ludzi, dobra. Nad przemysłem popracujemy, czekajcie, w ogóle sprawdźmy. Ha. To tak mało tego trochę jest. Tutaj możemy jeszcze pociągnąć. Okej. Dobra, rozumiem. Puśćmy tu drogę. O, udało się, ale fajnie. Tak sobie puściliśmy dołem. No i tutaj. Tu. Zresztą tutaj też jest miejsce przecież na budowę. Nie, oni jak będą chcieli się budować, to się wybudują, bo oni miejsce mają. Ja im tutaj dostarczam cały czas te nowe miejsca. Właśnie, czy my cały czas nie wybudowaliśmy... Serio? Zrobiliśmy tyle rzeczy i w końcu zapomniałem o tym. Dobrze, no tutaj macie się budować. Damy wam to. Tutaj niech te biura zostaną. I z patyków tutaj damy te... O. To coś. Nie, chyba. Coś takiego, co będzie wyżej. A, czekaj, chyba... To wejdzie. To też. Aha, i to tyle tych budynków jest. No to tak trochę kiepsko.
Ten przestawmy, bo ten ma duży zakaz, nie? Ej. Budynek. Nie igraj ze mną. Dobrze, widzę, że się nie zagadamy. Trzeba puścić mu tu drogę. Zadowolony? No chyba. Dobra, i tutaj ta dzielnica. No i ten tramwaj. Dobra, no to dzisiaj ogólnie tak, taki luźniejszy odcinek. Ogólna rozbudowa, tak. A, pójdźmy tu sobie... Tak, tą linię. I jeszcze tutaj przystanek. No i sobie po prostu będę skręcać. Czemu? Ej, zbudowałem ci tę drogę po to, żebyś nie marudził. A ty marudzisz dalej. What? Nie, teraz. Nie, nie, ta droga tu musi być. Co jak to? Ale czemu? Dobra, wyburzę po prostu. Dać coś tego. Sio. A ty wracasz tu. Ajajajajaj. Ale z tymi budynkami jest masakra. Dobra. Nie no, przecież wolę tutaj mają. Ewentualnie ci mogą nie mieć. Te budynki są fajne, poza jedną małą rzeczą. Są duże. Nawet bardzo duże. I weź zreszcie teraz postaw. Może by tu się zmieścił? Nie, co to? Coś by wyszło dobrze? He, 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 he. Albo tu. Nie, no co? Tutaj też nie. A tu jest wszystko już zajęte. Dobrze, wybuszmy tą drogę. Tak? Spada trochę temperatura, miasto zaczęło szybciej rosnąć i od razu wszyscy źle. Właśnie, się chcą cały czas zdobywać, a nie zajmują tych miejsc, które im daje. To jest takie strasznie irytujące. Ej! Ej no, ogrzewanie. Jeszcze? Że co? Czy pamiętam, że on mniej generuje niż tamto, ale... No bez przesady. Aha, tu jeszcze trochę do granicy jest. Dobra. Jak ja mam to połączyć? Tak? Będziecie zadowoleni? No śmiało, no. Dobrze, jest dobrze. Dobrze, teraz przejdźmy do tego, co chciałem tutaj zrobić, a mianowicie postawić tu wydział. Obok. Pokaż to. Teraz pokaż. Studenci, którzy pragną specjalizować się w określonej dziedzinie, uczą się w budynkach wydziału. A. Okej. Zobaczymy. Agencja wywiadu. Agencja wywiadu, wiecie, by pasowała przy więzieniu. By mieli blisko ich. Chociaż... Czy ja wiem? Bardziej gdzieś w ścisłym centrum turystyki. Oh yeah. Dajmy tu sobie. Agencja wywiadu. Wow. Jak się świeci. No, no, no. Już jakiś radiowóz wyjechał. Okej. Okay. Jedyne, co chce się rozbudowywać, to przemysł. Ale jak ja wiem, że on się nie chce rozbudowywać. Znaczy, on się... Ten przemysł tak się pasywnie rozbudowywuje. Aha, bo tutaj coś jest.
Dobra, teraz tutaj też możecie coś się wybudować. No. No dobra, tutaj wam jeszcze dam. Wiem, że widzę, że wam ludzi brakuje, ale oni są. Teraz tak. Wow. Ho, ho. Można tak? Dobra. Ponieważ oni, o, widać, zadowoleni, zadowoleni. Już nie wytrzymywałem z nimi, więc sobie im postawiłem. To jeszcze im podłączmy. Ładnie. Ładnie. Ciach, ciach. Dobra. I statki będą mogły przypływać już tutaj. No. Jakżeż ten statek będzie płynąć? Okej. Tak, czysto teoretycznie, czekaj, czy ja bym ten budynek mógł tu jeszcze raz postawić? Dobra, nieważne. Nie będziemy nad tym myśleć. 31 minut. Zawsze, kiedy się zaczyna coś dziać, to jest 31 minut. Takie nudne te odcinki, coś ostatnio. Tak się nic nie dzieje. Dobra, ale postawiliśmy te centrum nanotechnologii. Wywiad. Dobra, jeszcze by się przydało. Przepraszam. Podoba. Kryptę. Obok. Nie, kryptę to nie. Jak już tutaj jest uniwersytet, to do pełni szczęścia im brakuje centrum badań. Ścieżki. No, czemu nie? Ścieżki. Czyli co my tutaj mamy? Mamy laboratorium medyczne, wydział, uniwersytet, centrum nanotechnologiczne. Teraz jeszcze jakiś ładny staw. Nie, dobra. Centrum nanotechnologiczne i tak najlepiej wygląda z tego dzisiejszego całego odcinka. Ej, weszliśmy na zero. Dobra, i jeszcze na sam koniec puścimy tutaj jakąś jedną linię tramwajową. A, bo to biegnie w tą stronę, tak. Tutaj. O, zadowoleni są. Fajnie. Because I'm happy. tędy. Tędy. O, ci też są zadowoleni. Nie, tutaj. Bo tu nie ma żadnych dróg. No i później tędy, tędy. I tędy. I co? Kolejne tramwaje zaczną teraz tam wyjeżdżać. Tym razem jest to... Która to jest już linia? Dawaj. Linia tramwajowa 36. Ty jedź sobie. Liczba pojazdów 1. No bo właśnie widzę, że tylko 1. 2. Dobra. No to ja ze swojej strony chyba dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale.